Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze? Tym razem będzie to geometria figur płaskich. Zapraszam! Zadanie z planimetrii, czyli tak zwanej geometrii płaskiej, na maturze podstawowej z matematyki zawsze występuje. Bywają tutaj zadania trudniejsze, bywają zadania łatwiejsze. Najczęściej są to zadania z trójkątami, ale może się pojawić jakieś zadanie również z czworokątem, z rombem, z prostokątem, z kwadratem, z trapezem. Dlatego na tym spotkaniu chciałam z Tobą zanalizować te zadania, które były na ostatnich maturach z matematyki właśnie z geometrii płaskiej. Zapraszam. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2020, ale wiemy doskonale, że faktycznie ta matura odbyła się w czerwcu 2020. Zadanie 22 za 1 punkt. Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano odpowiednio punkty P i R, takie że stosunek AP do PB jest taki sam jak stosunek CR do RD i jest taki sam jak 3 drugie. Zobacz rysunek. Czyli ten rysunek był przygotowany i takie mieliśmy dane. Pole czworokąta APCR jest równe. Odpowiedź A 36, odpowiedź B 40, odpowiedź C 54 i odpowiedź D 60. No więc, najpierw to musimy tutaj wykorzystać to, co jest dane w zadaniu, prawda? Czyli dany jest pewien stosunek. Tutaj 3 do 2. I teraz tak, jeżeli zobaczysz zadanie ze stosunkiem, to ja osobiście wtedy proponuję młodzieży, żeby, skoro jest stosunek 3 do 2, to nie znaczy, że AP ma 3 cm, a PB 2 cm, tylko AP, to zapiszmy sobie, że ma 3x, prawda, taką ma długość, a z kolei PB ma długość 2x. Zaznaczmy to na naszym rysunku. Czyli AP to będzie 3x, a PB to będzie 2x. Ze względu na to, że jest to prostokąt, to AB jest takie samo jak DC, prawda? W związku z czym, jeżeli tu mamy podany stosunek tego do tego, to znaczy, że tu będzie 3x, a tu będzie 2x. No bo to jest taka sama długość tego boku jak tego. W związku z czym piszemy, że CR to się równa 3x, a RD to się równa 2x. To myślę, że tutaj dla nikogo to nie jest problem, prawda? Że tak zapiszemy. Oczywiście moglibyśmy napisać 3y, 2y, ale później musielibyśmy napisać, że 5y jest równe 5x. I wtedy wyszłoby nam, że x jest równe y. No to po co to pisać, jak to widać od razu? Dobra, no to teraz tak. Tutaj to AD, no moglibyśmy sobie jakoś nazwać. Niech to będzie bok prostokąta długości A i tutaj też A. Co sobie zaznaczymy na rysunku i zapiszemy teraz, że AD ma taką samą długość jak BC, no i to niech będzie A. I teraz wykorzystajmy ten fakt, że pole prostokąta to 90. Każdy z nas wie, jak jest wzór na pole prostokąta, prawda? A razy B. Czyli u nas to będzie A razy 5x. I to się równa 90. Czyli 5ax równa się 90. Jak ja to podzielę obustronnie przez 5, to dostanę taki warunek, że moje a razy x, czyli po prostu ax, to się równa 18. No i skoro mi wyszło, że ax to 18, to pewnie gdzieś to będę musiała wykorzystać. No to teraz popatrzmy, co my mamy znaleźć. My mamy znaleźć pole tego czworokąta. Pewnie, że moglibyśmy tutaj zastanawiać się, prawda, że to jest równoległobok i tak dalej, ale dużo prościej, żeby policzyć jego pole, wystarczyłoby od pola całego naszego prostokąta odjąć pola tych trójkącików. Czyli popatrz, ten trójkącik tutaj jest dokładnie taki sam jak ten, prawda? Bo ma takie same wszystkie boki stwierdzenia Pitagorasa, bo to trójkąt prostokątny, można by było policzyć długość tego boku, ale nam jest niepotrzebne. W związku z czym ja tutaj może napiszę, niech będzie jakieś P1 i policzymy sobie to P1. Jest to zwykły trójkąt, czyli jedna, druga, a razy H. Czyli niech będzie nasze A, to jest w tym wypadku 2x i razy H w tym wypadku to jest A. Tak się składa, że to się z tym skraca i wychodzi nam xA. A my wiemy, że to ax czy xA to jest po prostu 18. Zatem teraz możemy napisać, że pole naszego czworokąta APCR, jak policzymy? Po prostu od pola całego prostokąta, czyli pole całego prostokąta to jest 90, odejmiemy 2 razy pole
połowa tych trójkątów. I wtedy otrzymamy pole tego naszego czworokąta, czyli 90 minus 36, to się równa 54. I taką odpowiedź właśnie zaznaczamy. Odpowiedź C w tym zadaniu jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 2 to znowu zadanie z arkusza naturalnego maj 2020, zadanie 29, tym razem za 2 punkty. Trójkąt ABC jest równoboczny. Punkt E leży na wysokości CD tego trójkąta oraz CE równa się 3/4 CD. Punkt F leży na boku BC i odcinek EF jest prostopadły do BC. Zobacz rysunek. Ten rysunek był gotowy, dokładnie tak wyglądał jak tutaj na mojej tablicy. Wykaż, że długość odcinka CF jest równa 9/16 długości odcinka CB. To mamy wykazać. Jest to zadanie dowodowe. No tak skonstruowana jest matura, że są na poziomie podstawowym zawsze zadania dwa dowodowe. Jedno jest na wyrażeniach algebraicznych zazwyczaj, a drugie jest zazwyczaj z geometrii płaskiej. No i tutaj mamy taki dowód. W związku z czym założenie to jest rysunek i to, co jest dane w zadaniu. Teza to jest to, co mamy wykazać, czyli właśnie, że długość odcinka CF to jest 9/16 długości odcinka CB, a dowód to jest to wszystko, co my musimy zrobić, żeby to pokazać. Będziemy tutaj oczywiście robić dowód wprost, bo chcemy pokazać, że ta długość faktycznie jest równa tej długości. Tutaj nie będziemy nic zaprzeczać. No to od czego zaczniemy? Zdecydowanie od tego warunku musimy zacząć, czyli że CE to jest 3/4 CD. I teraz, jeżeli mamy znowu taką sytuację, że widzisz, tu jest 3/4, prawda? Pewien stosunek. To warto by było się zastanowić, jak sobie w dowodzie oznaczyć, że ile wynosi długość CD. Ja bym proponowała oznaczyć, że długość CD to jest 4x. Dlaczego? Bo popatrz, wtedy mamy długość CE, to się równa 3/4 razy 4x i wtedy to mi się z tym skraca i piszę po prostu, że to jest 3x. I teraz zaznaczę to na tym rysunku naszym, czyli CE, ten odcinek, to jest 3x, napiszę, a z kolei CD to jest 4x. Czyli jak tu jest 3x, to tutaj musi być po prostu x, żeby to było ewidentnie widać. I teraz popatrz, co my teraz już możemy zapisać. Jest to trójkąt równoboczny, w związku z czym wiemy, że każdy z boków oznaczamy sobie literką A. To są nasze oznaczenia, więc możemy je zapisać w dowodzie, że AB to jest to samo co BC, to jest to samo co AC i my żeśmy sobie oznaczyli A. No to teraz idąc dalej, wiemy, że to jest wysokość, prawda? Pada pod kątem prostym, a wysokość H, pamiętamy, w trójkącie równobocznym ma taki wzór, a pierwiastek z 3 przez 2. No to za H podstawimy sobie tą naszą wysokość, czyli 4x, to się równa a pierwiastek z 3 przez 2. No dobrze by to było a wyliczyć, czyli pomnożymy razy 2, mamy 8x równa się a pierwiastek z 3, wywrócę to stronami, żeby nam się to wygodniej zapisywało, podzielimy przez pierwiastek z 3 i mamy, że a to się równa 8x podzielone przez pierwiastek z 3. Usuniemy niewymierność, pewne rzeczy no, musimy bardzo robić mechanicznie, bo jeżeli chcemy zrobić dowód na maturze, no to musimy mieć bardzo dużą sprawność obliczeniową, żeby w takich sytuacjach się nie zastanawiać, prawda? Mamy 8 pierwiastków z 3 x podzielone przez 3. Podkreślę sobie, tyle mi wyszło a. I teraz uwaga, ja muszę się zastanowić, co ja mam wykazać. Ja mam tutaj CF, a tu mam CB. Popatrzmy, CB to przecież jest moje A. Może zaczniemy od tego, że CB to jest na naszym rysunku, wiemy A. A teraz już wiemy, że to będzie 8 pierwiastków z 3 x przez 3. Po prostu my chcemy wszystko uzależnić od zmiennej x, którą sobie wprowadziliśmy na samym początku, żeby nam się to wygodniej rozpisywało. No dobra, no to w zasadzie moglibyśmy już policzyć 9/16 CB. Czyli zaczniemy jakby od strony prawej. Co to ma za znaczenie? Ja nie mogę całej tezy przepisać, ale ja mogę napisać sobie tą stronę prawą. 9/16 CB to u nas będzie 9/16 razy 8 pierwiastków z 3x podzielone przez 3. To się równa, skracamy. To nam się tutaj poskraca, to będzie trójeczka, to nam się tutaj poskraca, będzie dwójeczka. Czyli zapiszmy, a może kolorem czerwonym, 3 pierwiastki z 3x podzielone przez 2. I tyle nam wyszło. To jest jakby ta prawa strona tezy. Ja jeszcze nie wiem, że ona jest równa lewej. Spokojnie, na razie rozpisałam tą prawą stronę. No to teraz musimy przejść do tego odcinka CF. Popatrzmy, ten odcinek CF
Nie ma wyjścia. No musimy tutaj coś zauważyć. I tak się składa, popatrz, że ten trójkącik, który ja teraz tutaj zakreślę na czerwono, to jest trójkąt, który jest trójkątem prostokątnym. Tutaj jest zaznaczone, że jest kąt prosty. I teraz uwaga, chciałabym może jakieś podobieństwo trójkątów, no bo fajnie by było. No to tak, tu mamy kąt prosty, tu sobie napiszmy, że jest kąt alfa, no to tutaj nie ma wyjścia, niech będzie jakiś kąt beta. To teraz popatrzmy na ten wielgachny trójkąt tutaj, ten. Tu jest kąt prosty, tu jest alfa, to tu nie ma wyjścia, musi być beta. No bo jak już mamy dwa kąty takie same, prawda, no to ten trzeci wiadomo, że jest taki sam. Czyli mogę napisać, że trójkąt CEF, ten mały CEF, jest podobny do trójkąta, no i teraz CBD. CBD i on jest podobny na mocy cechy kąt, 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 prawda? Wszystkie trzy kąty są takie same, więc naprawdę tutaj no, nie ma wyjścia. Te trójkąty po prostu są trójkątami podobnymi. A skoro tak, no to ja mogę tutaj odpowiedni stosunek boków wykorzystać, bo trójkąty podobne, to odpowiednie boki są w takim samym stosunku. Czyli co to będzie u mnie oznaczało? Może najpierw wezmę sobie tutaj, bo mnie interesuje to CF, prawda? Więc mogłabym w zasadzie to CF jakoś sobie nazywać, jakąś literką Y czy cokolwiek, a mogę to przepisywać. Muszę to CF znaleźć, no bo ono występuje tutaj w lewej stronie mojej tezy, czyli tak, na pewno muszę wziąć CF. Czyli bierzemy sobie CF, czyli z małego trójkąta, do ten odpowiedni bok, ale z tego dużego trójkąta. Jak widzisz, to jest przy prostokątna leżąca przy alfa i przy kącie prostym, więc w dużym trójkącie przy alfa, przy kącie prostym leży ten bok, czyli to będzie 4x. Czyli do 4x ma się tak jak, no to teraz co ja w tym małym jeszcze mam? No przeciwprostokątną 3x. No to bierzemy 3x do... I teraz uwaga, przeciwprostokątna w tym dużym, to jest nasze po prostu A, prawda? To jest nasze A, no to napiszemy sobie do A. No to skoro tak, to ja jeszcze przepiszę CF do 4X, ma się tak jak 3X do, no za A podstawię, prawda? 8 pierwiastków z 3X podzielone przez 3. Oczywiście tutaj mamy ułamek piętrowy, zaraz się go pozbędziemy, ale zanim to sobie skrócimy te x. Wiadomo, że x to są, to musi być x równo od zera, bezdyskusyjnie, no bo wtedy by nie było po prostu trójkąta, nie? Więc dlatego nie ma tutaj opcji. No i teraz może na krzyż sobie pomnożymy 8 pierwiastków z 3 przez 3 razy długość odcinka CF, to się równa 12x. No to skoro tak, to pomnóżmy razy 3, czyli będzie 8 pierwiastków z 3 CF równa się 36x. Podzielę obustronnie przez 8 pierwiastków z 3 i teraz będę miała, że moje CF to się równa 36x podzielone przez 8 pierwiastków z 3. No co tu zrobić? No skracamy. No przez ile? Przez 4 możemy. Czyli tu będzie 2, a tu będzie po prostu 9 będziemy mieć. No to skoro tak, zapiszmy 9x podzielone przez 2 pierwiastki z 3. Usuniemy niewymierność, czyli mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 i mamy 9 pierwiastków z 3x podzielone przez 2 razy 3 będzie, czyli 6. I jeszcze skrócę przez 3, tu będę miała 2, a tu będę miała 3 i napiszę ostatecznie, będę miała 3 pierwiastki z 3x podzielone przez 2. I teraz popatrzmy, przecież to samo nam wyszło. Prawda? W związku z tym możemy napisać, że z tego i z tego wynika nam, że CF jest równe 9/16 CB, co kończy nasz dowód. Z tego widać, prawda, że to jest to samo, więc na tym kończymy dowód. Zadanie bardzo ciekawe, wykorzystujące nie tylko to, co wiemy o trójkącie równobocznym, ale również podobieństwo trójkątów, które bardzo często występuje, to podobieństwo występuje w zadaniach dowodowych. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego z września 2020 roku, zadanie 15 za 1 punkt. Przyprostokątna AC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 6. A wysokość CD dzieli go na dwa takie trójkąty ADC i CDB, że pole trójkąta ADC jest 4 razy większe od pola trójkąta CDB. Zapisałam, pole trójkąta ADC równa się 4 razy pole trójkąta CDB. Zobacz rysunek, tutaj mamy przygotowany rysunek. Przyprostokątna BC trójkąta prostokątnego ABC jest równa odpowiedź A 1,5, odpowiedź B 2, odpowiedź C 2,5, odpowiedź D 3.
Czyli my musimy wyliczyć długość tej przyprostokątnej BC. Może sobie oznaczmy, niech to będzie X, czyli zapiszmy sobie, że BC to u nas będzie X. I teraz tak. Tu jest bardzo ważna rzecz, że pole trójkąta jednego jest 4 razy większe od pola trójkąta drugiego. Gdybym teraz ja tą równość przekształciła, to mogłabym napisać, że pole trójkąta ADC, jak podzielę przez pole trójkąta CDB, to ma mi wyjść 4. Popatrz, gdybym ja to obustronnie podzieliła przez pole trójkąta CDB, prawda? To wtedy mam pole do pola równa się 4. A dlaczego tak zrobiłam? Ponieważ jeżeli pamiętasz trójkąty podobne, to pamiętasz, że w trójkątach podobnych było tak, że był stosunek pola do pola równa się k kwadrat. No super by było, tylko zastanówmy się, czy one są podobne. Mamy tutaj na myśli trójkąt ADC, czyli tutaj ten trójkącik ADC i trójkąt CDB, czyli ten trójkącik. Czy one są podobne? No spróbujmy tak. Zaczniemy może od tego wielgachnego trójkąta, prostokątnego. Tu kąt prosty, no to sobie tutaj napiszmy alfa, to znaczy, że tutaj gdzieś niech będzie beta. I mamy takie kąty. Kąt prosty, alfa, beta. No to teraz popatrzmy na ten trójkąt, prawda? On tutaj też ma kąt prosty, zdecydowanie, bo to jest wysokość CD. Czyli tu masz kąt prosty, tu alfa, no to tutaj musi być beta, nie ma wyjścia. No bo jeżeli dwa kąty są równe, no to ten trzeci kąt też musi być równy. No i teraz tutaj, tu jest kąt prosty, tu kąt beta, no to tutaj musi być alfa. Czyli na naszym rysunku widzimy, że te kąty w tym trójkącie i w tym są takie same. Czyli ja mogę powiedzieć, że mój trójkąt ADC jest podobny do trójkąta CDB. Zapisałam tak, jak tutaj widać, prawda? Najpierw trójkąt ADC podobny do trójkąta CDB. Skoro są podobne, na mocy oczywiście kąt, 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 tutaj zapiszemy, że wszystkie kąty mają takie same, więc są podobne, no to teraz ja mogę napisać z tego, że one są podobne, mogę zapisać, że k kwadrat równa się 4. Pole do pola równa się k kwadrat, taki wzór. Czyli teraz ja mogę powiedzieć, że moje k kwadrat to jest 4. Jak spierwiastkuję, wychodzi mi k równe 2. Co to dla mnie oznacza? To oznacza, że ten trójkąt większy tutaj, ten czarny, co zakreśliłam, jest 2 razy większy od tego trójkąta. No to znaczy, że jak ułożę odpowiedni stosunek boków, czyli wezmę sobie tu przeciwprostokątną, no bo ją mam, nie? Czyli 6 do przeciwprostokątnej w tym, czyli x, a to mam znaleźć, to to się równa właśnie u mnie 2, czyli to się równa to moje k. Bok do boku równa się k, tylko pamiętaj, że w podobieństwie jest ważne, żeby zacząć od tego trójkąta. Jak tutaj jest u góry pole trójkąta ADC, to znaczy, że najpierw bierzesz z trójkąta ADC bok, czyli 6 do odpowiedniego boku w tym drugim trójkącie, czyli do x. No to teraz jak ja to pomnożę po stronie razy x, albo na krzyż mam 2x, to się równa po prostu 6, czyli z tego x równa się 3, jak podzielę przez 2. No to skoro tak, to znaczy, że odpowiedź D tutaj w tym zadaniu jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego wrzesień 2020, zadanie 32 za 4 punkty. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym podstawa AB ma długość 12, a każdy z ramion AC i BC ma długość równą 10. Punkt D jest środkiem ramienia BC. Zobacz na rysunku. Rysunek jest przygotowany. Oblicz sinus kąta alfa, jaki środkowa AD, tutaj mamy tą środkową AD, tworzy z ramieniem AC trójkąta ABC. Zadanie za 4 punkty dosyć trudne, ponieważ mamy znaleźć sinus alfa. I teraz tak, gdybyśmy chcieli użyć takich narzędzi jak twierdzenie sinusów i kosinusów, które możesz znać, jeżeli oczywiście jesteś na poziomie rozszerzonym, to zadanie będzie proste. Ale ja to chcę ominąć, ponieważ no nie każdy z nas zna twierdzenie sinusów i kosinusów. Dlatego spróbujemy to ominąć i zrobić w inny sposób. Po pierwsze, co by nam się od razu narzucało? To, że tu jest środkowa, prawda, to AD, powiedziane mamy, że D to jest środek BC, to znaczy, że tutaj jest 5 i tu jest 5. To nie trzeba zapisywać, bo to widać. Następna sprawa, dobrze by było może policzyć pole trójkąta ABC. Dlaczego mówię o polu? Dlatego, że sinus alfa występuje w pewnym wzorze na pole trójkąta, więc o tych polach będziemy na pewno w tym zadaniu mówić. A więc policzmy pole. Żeby policzyć pole, to ja tutaj musiałabym poprowadzić wysokość. Wiemy o tym doskonale, że ta nasza wysokość, którą oznaczymy sobie standardową literką H, to ta nasza wysokość, ona pada tutaj na połowę tego boku AB, czyli odtąd dotąd mamy 6, wiadoma sprawa, czyli policzmy sobie. H kwadrat dodać 6.
6 kwadrat równa się 10 kwadrat, czyli h kwadrat dodać 36 równa się 100, czyli h kwadrat to się równa 64, jak przeniesiemy, jak spierwiastkujemy, h jest równe 8. Inaczej być nie może. No to skoro tak, to pole trójkąta ABC, czyli całego wielkiego trójkąta, standardowym wzorem liczymy, normalnym, typowym wzorem. 1 druga razy H, czyli 1 druga razy 12 i razy ta nasza wysokość, którą policzyliśmy, 8. To się równa, tu sobie skrócimy i mamy 6 razy 8, 48. Teraz to pole nam się sprzyda. Wiadomo, że ktoś pomyśli, a po co pole całego? No bo widzisz, że ten cały trójkąt został podzielony na dwa trójkąty, no nie? Więc pole tego trójkąta i pole tego trójkąta razem dają 48. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, popatrzmy. Teraz na ten trójkąt. On ma tutaj podstawę 5, to znaczy on oczywiście nie jest w takiej postaci, gdybyśmy chcieli, bo może byśmy to chcieli sobie odwrócić, nie ma problemu, ale po co? Mamy tutaj bok 5, na ten bok spada pewna wysokość. Ja tą wysokość tutaj zaznaczę, niech to będzie literka H1, żeby nam się z tym H nie myliło. No dobra, no to skoro tak, to ja mogę napisać teraz, że pole trójkąta ADC to się równa 1 druga razy H1, razy 5, czyli to się równa 5 drugich H1. No skoro tak, popatrzmy teraz na ten trójkąt. On też ma ten bok 5 i on jest rozwartokątny, widać tutaj, prawda, że to jest kąt rozwarty, więc ta, gdybym poprowadziła wysokość, która spada na ten bok, to ja ten bok muszę przedłużyć. I to jest ta sama wysokość, czyli pole trójkąta ABD to się równa 1 druga razy to samo H1 razy 5, czyli to jest 5 drugich H1. W związku z czym, skoro tak, to ja teraz już mogę wywnioskować, że skoro mi wyszło to samo tu i to samo tu, to mogę napisać, że pole trójkąta ADC równa się polu trójkąta ABD. To skoro tak, to teraz jak te dwa pola dodam, wychodzi mi 48, to teraz mogę to zapisać w ten sposób, że pole tego, jak dodam do tego pole to jest to samo, dwa razy to samo, czyli mogę napisać, że dwa razy pole trójkąta ADC, ten mnie bardziej interesuje, to się równa po prostu 48. No bo jak dodam te dwa pola, no to mi wychodzi pole całego, czyli wniosek z tego, że pole trójkąta ADC to jest 24. Super, prawda? Bo ja już coś wiem. Ja wiem o tym trójkącie, że jego pole to jest 24, czyli fajnie by było jeszcze, bo tak, ten bok mam, ten sinus alfa mam wyznaczyć, ale to weźmiemy z odpowiedniego wzoru na pole. No jeszcze pasowałoby nam tutaj ten bok wyliczyć, tego x-a tutaj. No żeby to zrobić, to co zrobimy? No poprowadzimy sobie tutaj wysokość, prawda, którą sobie nazwiemy, no z tej strony czy z tej, nazwiemy sobie teraz literką W, niech będzie. I teraz popatrz, jak tą wysokość teraz sobie policzymy. No wiemy, że pole tego trójkąta to jest 24, prawda? No więc zapiszemy sobie 1 druga razy 12 razy W, pole tego trójkąta, 1 druga razy 12 razy W na to spada, to się równa 24. Tu sobie skrócę i mam 6W to się równa 24, podzielę przez 6 i mam, że W to się równa po prostu 4. No to skoro to nasze W, zaznaczę na rysunku, równa się 4, no to w zasadzie znowu z trójkąta prostokątnego, albo może od razu będziemy widzieć, że to odtąd dotąd, tutaj co zaznaczę na rysunku, to jest 3. Jak pamiętasz, taki trójkąt, prostokąty 3, 4, 5. Ale jeżeli nie, no to sobie możesz tutaj oznaczyć jakieś tam y, nie było jeszcze takiej literki. I znowu y kwadrat plus 4 kwadrat równa się 5 kwadrat, czyli będziemy mieć y kwadrat plus 16 równa się 25. Jak przeniesiemy y kwadrat równa się 9, jak spierwiastkujemy y równa się 3. No tak, można od razu to napisać, bo to są takie rzeczy, które no, możesz znać. To skoro tak, to znaczy, że odtąd dotąd, prawda, będziemy mieć 12 minus 3, czyli 9. No to jeszcze Pitagorasa, popatrz, tutaj dużo razy tego twierdzenia Pitagorasa stosujemy, czyli mamy 4 do kwadratu, dodać 9 do kwadratu równa się nasze szukane, potrzebne nam do zadania x, tu w tym wypadku mamy do kwadratu, czyli 16 dodać 81 równa się x kwadrat. Czyli x kwadrat to się równa 97. Jak spierwiastkujemy, mamy pierwiastek z 97. Zostawiamy sobie
tą liczbę po prostu i będziemy mieć tutaj po prostu taki wynik, nie? X równa się pierwiastek 97. No to teraz przechodzimy do tego, że już teraz ten sinus liczymy, tylko przypomnimy sobie. Był otóż taki wzór na pole trójkąta, ja go tak zapiszę, jedna, druga, A razy B razy sinus alfa. Był taki wzór, który czasem nam pomaga na policzenie pola trójkąta. Mam tutaj na myśli, że kąt alfa jest to kąt zawarty pomiędzy bokami A i B. Spróbujmy ten wzór wykorzystać. To znaczy, analizujemy sobie teraz trójkąt, zapiszemy oczywiście ADC. Ten trójkąt sobie analizujemy i teraz pod pole wiemy, co podstawić. 24, prawda? Podstawiamy 24. To się równa 1, 2 razy. Jeden bok to 10, drugi bok to x, które wyliczyliśmy, czyli pierwiastek z 97 razy sinus alfa, które to mamy znaleźć tego sinusa. No to sobie tutaj skrócimy i napiszemy, zmieniamy stronę 5 pierwiastków z 97, sinus alfa to się równa 24. Podzielę przez 5 pierwiastków z 97 i zapiszemy, że sinus alfa to się równa 24 podzielone przez 5 pierwiastków z 97. No pasowałoby usunąć niewymierność, czyli usuwamy sobie tą naszą niewymierność i marzymy, że sinus alfa to się równa 24 pierwiastki z 97 podzielone przez 5 razy 97. 5 razy 90 to jest 450 i 5 razy 7 to 35. Czyli tam mamy 450 i 35 mamy 485. I to właśnie jest wartość tego naszego sinusa alfa, gdzie ten kąt alfa tutaj widzisz jest zaznaczony na rysunku. Zadanie dosyć trudne, jeżeli chcemy ominąć twierdzenie sinusów czy też kosinusów, ale niemożliwe do rozwiązania nie jest, prawda? No bo daliśmy radę sobie ominąć, chociaż wiadomo, że tutaj widzisz, kilka razy stosowaliśmy twierdzenie Pitagorasa, no bo przecież w planimetrii twierdzenie Pitagorasa, które stosujemy dla trójkąta prostokątnego, to jest jedno z najważniejszych twierdzeń, które po prostu powinieneś znać do matury. Mam nadzieję, że te przykłady, które zrobiliśmy na tym spotkaniu, nie odstraszą Cię od tej planimetrii, a wręcz zachęcą Cię do tego, żeby rozwiązywać ciekawe zadania, bo to zadanie czwarte jest bardzo ciekawym zadaniem, no nie powiem, że łatwym, ale bardzo ciekawym i na pewno tutaj takie zadanie, gdzie analizujemy po kolei z tego wynika to, później z tego to, to jest bardzo ciekawe zadanie dla osób, które chcą super napisać maturę z matematyki, naprawdę na wynik około 100%, no to takie zadania też należy rozwiązywać. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, no i na mojego fanpage'a. Do zobaczenia!